Witam, z tej strony Nightshade, a to jest rozdział 18, ponownie w Ponyville. Trójka podróżnych stała na skraju lasu Everfree. Wreszcie mogli zaczerpnąć świeżego powietrza i skąpać się w blasku słońca z dala od tych stęchłych i ciemnych kniei. Każdy z nich nosił na sobie ślady kilkudniowej tułaczki. Widać było, że mimo iż cieszą się z opuszczenia lasu, na twarzy z nich ciążyło niczym widmo. O wiele poważniejsze zmartwienie. Ach, jak dobrze, żeśmy wyszli wreszcie z tego paskudnego miejsca, westchnął radośnie Kindquill. Nie, żebym tam się go bał, usprawiedliwił się szybko. Po prostu ten cały las jest taki jakiś przytłaczający, dokończył za niego Godric. On także podziwiał otaczający go krajobraz. Wypełniony łagodnymi wzgórzami, za którymi było widać miasto, gdzie zaczęła się ta cała wielka przygoda. Ponyville, nieco bliżej od samego miasta, na dość rozległej polanie, stała chatka, przypominająca swoim wyglądem ogromne drzewo. Prowadziła do niej skromna dróżka, przeskakująca łagodnym łukiem nad płynącą nieopodal rzeką. Przypominała mu się jego rodzinna farma i okoliczne równiny. Ach, wspomnienia, wspomnienia! Zdaje się, że miękne na starość. Nawet świergot ptaków zdawał się być znajomy i pochodzić z odległych czasów. W te głosy wmieszał się inny dźwięk. To Fluttershy wydawała ciche gwizdy, aż w końcu jeden z ptaków usiadł na jej wyciągniętym kopycie. Małym stworzeniem natychmiast zainteresował się Kindquill. Ale fajny ptaszek, jak to zrobiłaś, że do ciebie przyleciał i nie uciekł? Och, a czemu miałby uciekać? Nic mu z naszej strony nie grozi. Jest bardzo milutki i lubi towarzystwo. W ramach prezentacji klacz zanuciła jakąś prostą melodię, a mały ptaszek powtórzył ją po niej swoim świergotliwym głosem. O, jacie! I on jest oswojony? Mogę to spróbować? Mały nie krył podekscytowania tą sprawą, zresztą jak zawsze, gdy poznała coś nowego. Oczywiście! Młody jednorożec podszedł do ptaka i zanucił jakąś trudną do zidentyfikacji niezgrabnie brzmiącą melodię. Zwierzę zamiast powtórzyć, poderwało się do góry i odleciało w kierunku domku w kształcie drzewa. Kindquill wodził za nim wzrokiem, rozczarowany. To chyba nie takie proste. Fluttershy uśmiechnęła się lekko. To tylko kwestia odpowiedniego podejścia. Jeśli będziesz się zwracał do nich z czułością i troskliwością, no już, starczy tych pogawędek, wpadł w słowo Godric. Już zbyt dużo czasu stracili na rozmyślanie i rozmowy tutaj. Znajdziemy Rainbow Dash, a potem zawahał się chwilę. Pójdziemy do Canterlot, dokończył za niego Kindquill. Godric nie podzielał pewności swojego giermka. Nie jestem pewien, czy podążanie ślepo za słowami duchów jest takim dobrym pomysłem. Co prawda nie mam póki co nic lepszego do zaproponowania. Ale gdybym miał jeszcze trochę czasu, to do namysłu. Ależ, panie, przecież omawialiśmy tę sprawę wiele razy. Nie mam innego wyboru, a powrót do Fog Bottom na razie nie wchodzi w grę. Zaiste, nie wchodzi, potwierdził niechętnie stary kłód. A więc Canterlot. Nie tak szybko, najpierw musimy znaleźć naszą koleżankę. Proponuję ruszyć. Sterczenie tu cały dzień nie uwolni naszych przyjaciółek. Zawołał gidziarsko Godric, odwracając się i ruszając stępem w kierunku miasta. Ja, chwileczkę, panie rycerzu, starego ogiera dogoniła żółta klacz, tak? Bo wiesz, ten domek o tam w dali to jest mój i ja tam mieszkam, a razem ze mną mnóstwo zwierząt i dużych i małych. Zostawiłam je pod opieką i chciałabym sprawdzić jak się miewają. Wnioskuję, że chciałabyś udać się do swojego domu, a sprawę znalezienia Dash zostawić nam? Tak, jeśli to oczywiście nie problem. Rainbow Dash najczęściej była przy placu głównym. Możecie zawsze nią popytać, a ja mogłabym też przygotować coś do jedzenia i w ogóle. Godric uśmiechnął się pokrzepiająco do swojej towarzyszki. Zachowywała się, jakby coś przeskrobała i próbowała się wytłumaczyć. Prawie zawsze taka była, zlękniona, niepewna. Okropne wydarzenia w kopalniach z pewnością pogłębiły tą strachliwość. Właściwie to zdążył się już nawet do tego przyzwyczaić. Nie krępuj się, młoda damo.
Wydaje mi się, że wraz z moim gierunkiem sprostamy temu jakże trudnemu zadaniu. Staram się mówić przyjaźnie, a pracował nad tym od czasu, kiedy Clint Quilly zwrócił mu uwagę, że mówi zbyt szorstko i oficjalnie, czym straszy ich biedną towarzyszkę niedoli. To cudownie! Wyraźnie ucieszyła się Fluttershy, aż podlatując drobinę w górę. Widać znajome widoki poprawiły całej trójce nastrój. Zobaczył, jak za niej uśmiecha się do niego porozumiewawczo Queen Quill. Zdaje się, że coraz lepiej wychodzi mu bycie miłym. I co? Zupełnie nic. Nie wiedział nawet, kim jest Rainbow Dash. Godric parsknął z irytacją. Niby to taka mała mieścina. Niby posiadaczki elementów harmonii są znane w całej Equestrii, a mimo to większość zapytanych osób nie miała pojęcia, kim jest ta cała Rainbow Dash, albo gdzie by mogła przebywać. Miasteczko Ponyville tętniło dawnym życiem, nieświadome wagi wydarzeń, które rozgrywały się niemal u progu tego miejsca. Na głównym placu stali kupcy, sprzedający różnego rodzaju warzywa i owoce, zachwalający swoje zbiory, a także kilku sprzedawców przedmiotów codziennego użytku, którzy nie mieli dość funduszy, aby założyć własny sklep. Mnogość kucyków przelewała się przez ten plac, goniąc za swoimi codziennymi sprawami. Jak na złość jednak nie było wśród nich przyjaciółki Fluttershy, ba, nie było nawet żadnego Pegaza, które zazwyczaj kręciły się po każdym mieście, dbając o miejscową pogodę. Widocznie naturalne warunki atmosferyczne były tak wspaniałe, że zadowalały gusta nawet najwybredniejszych spośród kucy i dawały tym samym Pegazom czas odpoczynku od codziennej pracy. Co teraz zrobimy? Wracamy do Fluttershy i prosimy ją o pomoc? Godric machnął ogonem, rozglądając się po wypełnionym kucami placu. Oczywiście, że nie. Powiedziałem, że sami damy sobie radę, a słowo rycerza, dane nawet w tak błahej sprawie, musi zostać dotrzymane. To nie było żadne słowo, żachnął się Clint Quill. Na nic znam takie pytanie przypadkowych przechodniów. Tu masz rację i właśnie dlatego wrócimy do Fluttershy. Nie, do Diaska. Były momenty, kiedy miał ochotę udusić tego swojego poczciwego młodego giermka. Właśnie dlatego udamy się do osoby najważniejszej w tej mieścinie, która z pewnością wie, jakie Pegazy zajmują się tu pracami meteorologicznymi. A tą osobą jest? Zapytał nieco zbity z tropu młody jednorożec. Pani burmistrz, oczywiście. Clint Quill już chciał chwycić za klamkę, gdy ciemno złote kopyto powstrzymało jego ruch. O czym ci zawsze powtarzałem? Zapytał srogo Sir Godric. Żebym nie mówił z buzią pełną jedzenia? Odpowiedział pytaniem jednorożec. Widzę, że pobyt w dziczy pozbawił cię wszelkich dobrych manier, które to zdążyłem ci wpoić do tej twojej małej głowy, burknął ogier. Przed wejściem gdziekolwiek należy zapukać i czekać, aż zostaniesz zaproszonym, a nie bezceremonialnie wbiegać, jak do stajni, zrozumiałeś? Tak, panie, oświadczył młody, przepraszającym tonem. Godric puścił jego kopyto, umożliwiając mu kilkakrotne zapukanie do drzwi gabinetu pani burmistrz. Po chwili za drzwiami rozległo się zaproszenie do środka. Średniej wielkości, dość przytulnie urządzony gabinecik, kilka szafek z dokumentami, dwa wygodne fotele przed biurkiem, za którym siedziała Klacz w podeszłym wieku, mająca na nosie okulary w złotej oprawie. Na jej szyi widniał kołnierzyk z oznaką sprawowanego urzędu. Studiowała uważnie jakiś dokument i nie podnosząc nad niego głowy zapytała lekko monotonnym, lecz uprzejmym głosem. Dzień dobry, w czym mogę pomóc? Dzień dobry, odpowiedzieli jednocześnie Godric i Clint Quill. Gdy Clutch usłyszała dwa głosy, a nie jeden, jak się tego spodziewała, uniosła do góry głowę. Chcielibyśmy się dowiedzieć, czy ma pani jakiekolwiek informacje na temat Rainbow Dash, Pegaza, który zajmuje się w tym mieście pogodą? Pani burmistrz nieznacznie zmrużyła oczy nad okularów i zamiast odpowiedzieć zapytała, czy ja panów przypadkiem skądś nie znam? Spotkaliśmy się już kiedyś, oznajmił Godric z zadawkowym tonem, ukrywając rozdrażnienie z powodu zignorowania pytania. Na wiecu zwołanym przez panią około 2 tygodnie temu, wraz z obecnym tu moim gierkiem.
Tu Gładyl wskazał na stojącego obok fioletowego jednorożca o rudawej grzywie. Zobowiązaliśmy się pomóc w odszukaniu zaginionej przyjaciółki, prowadzonej do Fogbottom. Niestety nie powiodło się nam i dlatego potrzebujemy spotkać się z Rainbow Dash. Pani burmistrz milczała przez chwilę, jakby próbując sobie coś wspomnieć. Ach tak, rzeczywiście, jej głos przestał już być tak monotonny. Zabrzmiały w nim jakieś ukryte emocje. Mogliby panowie mi tylko powiedzieć, czy jest z wami klacz o imieniu Fluttershy? Godric i King Quill spojrzeli po sobie. Wróciła z nami do miasta, proszę pani. Tym razem odezwał się King Quill, ale chciała sprawdzić, co u jej zwierząt, więc jest teraz pewnie w swoim domu. Ogier rozpoznał skrywane uczucie, goszczące na twarzy pani burmistrz. Niepokój i niepewność, coś było nie tak. To dobrze, odpowiedziała. Panowie mogliby na chwilę wybaczyć, mam pewną sprawę do omówienia z moją asystentką. A co z osobą, której szukamy? Zaniecierpliwił się King Quill. Pomogę panom, jak tylko załatwię pewną bardzo ważną sprawę. Proszę tylko o chwilę cierpliwości. Oczywiście, poczekamy. Przejął inicjatywę Sir Godric. Lepiej, żeby King Quill nie palnął znowu czegoś nieodpowiedniego. Tylko proszę, niech pani się pospieszy, bo my także mamy jeszcze kilka pilnych spraw do załatwienia. Zrobię, co w mojej mocy, rzuciła burmistrz, wychodząc pospiesznie z gabinetu. Zwalając przy okazji zgaszoną świeczkę, która stała na biurku. Czyżby zostawiła żelazko na gazie? To nie pora na żarty, King Quill, upomniał pocy odpiecznego Godric. Nie podobało mu się nagła zmiana w zachowaniu pani burmistrz. Wydaje mi się, że mój wierny giermku, żeśmy popełnili nie lada omyłkę. Powiedział nieco ciszej, tak, aby nie było słychać ich rozmowy w korytarzu, po przeciwnej stronie pomieszczenia, w którym znikła pospiesznie pani burmistrz. Oczy King Quilla otwarły się szeroko ze zdziwienia. Jaką omyłkę? Może nie powinniśmy tak otwarcie wypytywać wszystkich Rainbow Dash? Czyli w Ponyville też mogą być wspólnicy porywaczy? King Quill zadrżał na myśl o tym. Nie możemy wykluczyć takiej możliwości, oznajmił rycerz. I pani burmistrz też jest ich wspólniczką? Nie wiem, ale jej zachowanie wydaje mi się podejrzane. Lepiej miejmy się na baczności. King Quill skinął głową, a następnie wyprostował się, wracając do pozycji, w której stał przed wejściem klaczy z gabinetu. Po chwili oczekiwania do gabinetu wróciła pani burmistrz. Wszystko dobrze? Zapytał Sir Godric. Klacz nadal wyglądała na podenerwowaną. Tak, tak, wszystko w porządku. Już zajmuje się panów sprawą. O kogo chodziło? O Pegaza o imieniu Rainbow Dash, oznajmił Godric, podnosząc lekko brew. Ach tak, faktycznie, Rainbow Dash. Nie ma jej tutaj w mieście? To pani powinna to wiedzieć, odpowiedział z kiepsko skrywaną irytacją stary ogier. Chodziliśmy dość długo po mieście i nie mieliśmy okazji się z nią spotkać. Dlatego jesteśmy tu, teraz u pani. Dobrze, dobrze. W takim razie muszę przejrzeć rejestry z tego tygodnia, powiedziała nieco roztargnionym tonem. Podeszła pod jedną z półek i wyciągnęła dość sporą, niebieską księgę. Kilka kartek wypadło jej ze środka, ale klacz nie zwróciła na to uwagi. Poprawiła sobie okulary na nosie i zabrała się za kartkowanie, mrucząc coś do siebie. Jej działania zdawały się być nieco chaotyczne, tak przynajmniej uważał stary rycerz. Przedłużające się milczenie przerwało wkroczenie do pomieszczenia bez pukania, jak zauważył ze zgorszeniem Godric dwójki wardzistów. Burmistrz podniosła szybko głowę znad księgi. Dziękujemy za poinformowanie nas o zbiegach. Ekwestria ma u pani dług, odezwał się do niej jeden z nich. We dwaj jesteście zatrzymani pod zarzutem spiskowania przeciwko pokojowi w Ekwestrii i wspomaganiu innych w tym haniebnym precedensie. Poddajcie się pod obroci, a nikomu nie stanie się żadna krzywda. Zwrócił się drugi do zaskoczonych Godrica i King Quilla. Starszemu rycerzowi odebrało na chwilę mowę. To niedorzeczne, wykrztusił. Panowie, zaszła jakaś straszliwa pomyłka, wtrącił się zdejmującym tonem King Quill. Jesteśmy tylko dwoma prostymi podróżnikami, którzy poszukują naszej porwanej przyjaciółki. Nie znamy te numery, oznajmił groźnie pierwszy z gwardzistów.
Godryk zauważył kątem oka, jak całej scenie przygląda się zza biurka zlękniona pani burmistrz. Doniosła na nas. Tylko po co? Wasza przyjaciółka już dawno gnije w kantelowskim więzieniu, a wy niedługo podzielicie jej los. Nikt, kto spiskuje przeciwko naszej ojczyźnie, nie może być bezkarny, oznajmił pompatycznie drugi strażnik. Pierwszy za to wyjął swoją broń i wskazał nim na stojącego na piętej pozycji Godryka. Num rufy! A więc woli trzymać oręż w pysku, a nie w kopytach, stwierdził Godryk. To daje mi przewagę, jeśli uda mi się go ominąć i obejść, poza tym będzie utrudniać mu manewrowanie. Kłopot w tym, że to pomieszczenie jest za ciasne na taki manewr. Rainbow Dash! W więzieniu? Jak? King Quill cofnął się kilka kroków do tyłu. Jego głos nabrzmiał niedowierzaniem. Nie słyszeliście, co powiedział? Ruchy, albo popędzimy was ostrzem. King Quill obrócił się gniewnie, tracąc z tyłu burmistrz. Jak pani mogła? Stara klacz odpowiedziała mu tylko przerażonym spojrzeniem. Godryk ruszył powoli w kierunku drzwi. Strażnik bez wyjętej broni wyprzedził go. Drugi szedł z tyłu, pchnąwszy bezceremonialnie młodego jednorożca do przodu. Stary ogier nie miał pojęcia, co to wszystko ma znaczyć. Spodziewał się zagrożenia, ale nie takiego. Jakie znowu spiskowanie? Cała ta szopka z szukaniem papierów w Rainbow Dash miała nas tylko przetrzymać w jej gabinecie. A te właśnie papiery! King Quill, szafka z dokumentami! Krzyknął do swojego ogierunka. Obydwaj gwardziści skierowali zdziwiony wzrok na ogiera, podobnie jak King Quill. Błagam cię, zrozum, o co mi chodziło. Cała czwórka stanęła, mały pisnął, gdy gwardzista dźgnął go mieczem w tył. Złość na jego twarzy błyskawicznie zamieniła się w zrozumienie, gdy zauważył stojący przy wyjściu regał. Tylko nie za wcześnie. Rycerz i jego giermek minęli już wyjście, idealnie. Wysoki, podściany regał z książkami i dokumentami, popchnięty mocą jednorożca, zwalił się na strażnika idącego na tyle pochodu. Grzebiąc go pod stosami papieru, nim zdążył odpowiednio zareagować, zza tego rozgardiaszu rozległ się krzyk pani burmistrz. Pomocy! Złoczyńcy uciekają! Nigdzie nie pójdziecie! Wykrzyknął drugi, jednocześnie obracając się niczym sężyna. Nim jeszcze zdążył skończyć wymawiać ostatnią głoskę, jego twarz spotkała się z wymierzonym w niego kopniakiem tylnych nóg Godryka. Jego głowa obróciła się w bok, a za nią reszta ciała, odlatując przy okazji w tył. Godryk ruszył pełnym galopem, przeskakując nad gwardzistą, który poleciał na ścianę. Zgrzechotał jego metalowy pancerz, wybiegając z długiego korytarza prowadzącego na centralny plac w Ponyville. Godryk obrócił głowę. King Quill na szczęście biegł za nim, cofił w nogach. Zaraz za nim pędził drugi z gwardzistów, z wielkim siniakiem po ciosie rycerza. Jego twarz wykrzywiała wściekłość. Wyglądało na to, że muszą się wynosić z Ponyville. I pomyśleć, że kiedyś musiałem szukać kłopotów, westchnął z myśli Godryk, że roztrącając podczas biegu zdziwionych szczechodniów. Teraz kłopoty same mnie znajdują. Przepraszam, bardzo przepraszam, ojcze, proszę wybaczyć. King Quill starał się przepraszać każdego kucyka, na którego wpadł. Mały na szczęście nabierał tempa, zostawiając wykrzykującego pogróżki gwardzistę coraz bardziej w tyle. Może uda im się zgubić go w tym tłumie, o ile sami się w nim nie zgubią.